Pokój wam, bracia, witajcie. Wczoraj byliśmy z Chrystusem w synagodze w Kafarnaum. Dzisiaj wkraczamy z Chrystusem do domu Szymona. Święty Łukasz inaczej niż Mateusz czy Marek pokazuje drogę Chrystusa od momentu chrztu. Nie nastąpiło jeszcze wybranie uczniów. Chrystus jest sam. Chrystus jest w tej kenozie, w stąpieniu. Odrzucony przez swoich najbliższych, wstępuje do Kafarnaum. Samotny, bez żadnego autorytetu. Człowiek, który ma tylko jedną rzecz, która zachwyca wszystkich, jedną rzecz, która ma moc. Tą rzeczą jest Słowo. Wczoraj widzieliśmy, jak Chrystus Słowem egzorcyzmuje i wszyscy są zdziwieni, skąd u Niego to Słowo, jakie to Słowo ma moc. Dzisiaj widzimy Chrystusa w domu i w domu Chrystus tym Słowem ma tę samą moc, to Słowo ma tę samą moc, czy to w synagodze, na zgromadzeniu liturgicznym, czy w domu, wśród najbliższych. Jego Słowo ma tą samą moc. To jest taka pierwsza rzecz, która dzisiaj przychodzi. To, co święty Jan powiedział, Słowo przyszło na świat. My mamy to Słowo, bracia. To Słowo przychodzi nie tylko, kiedy gromadzimy się jako Kościół, żeby słuchać Słowa, kiedy jest ono proklamowane na liturgii, na Eucharystii, na liturgii Słowa, kiedy gromadzimy się, nie wiem, żeby modlić się psalterzem, to Słowo ma taką samą moc, kiedy jesteśmy w domu, sami, wśród najbliższych. Słowo Boga, które ma w sobie ogień Ducha Świętego, któremu podlegają wszyscy nasi nieprzyjaciele. Ten główny nieprzyjaciel, demon, który nas trzyma w uwięzi. Jego Słowo ma moc egzorcyzmowania naszej rzeczywistości, dawania nam życia, dawania życia najbliższym. To jest ta pierwsza myśl, która przychodzi. Trzymać się Słowa, które ma moc. Słowa naszego Pana, które przychodzi każdego dnia, które jest nam dawane poprzez Kościół. Widzimy Chrystusa, który po tych wszystkich wydarzeniach, po uzdrowieniu teściowej, po uzdrowieniu chorych, którzy są przyniesieni przez tłum, wczesnym rankiem, tutaj Słowo mówi, z nastaniem dnia wychodzi, udaje się na miejsce pustynne. Po co? Ewangelie powtarzają wielokrotnie, że Chrystus idzie, żeby się modlić, żeby dialogować ze swoim Ojcem. Ta więź jest czymś zasadniczym dla Niego, czymś pierwotnym. Pozwala Mu odkrywać to powołanie, posłanie. Tutaj to ostatnie zdanie, które jest, kiedy tłumy Go spotykają, kiedy Go odnajdują, proszą Go, żeby się zatrzymał. A Chrystus mówi: także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. Inne Ewangelie mówią, że po to przyszedłem. Tutaj jest to słowo posłany. Chrystus odkrywa swoje powołanie, to posłanie, co ma robić, co ma czynić, dokąd ma pójść. Odkrywa to posłanie nieustannie w dialogu ze swoim Ojcem. A więc kolejna jakby odsłona mocy Słowa i dialogu poprzez to Słowo z Ojcem, który jest w niebie, prawda? Nie tylko to Słowo ma moc egzorcyzmowania naszej rzeczywistości, ale ma moc odkrywania, jaka jest wola Ojca danego dnia dla nas, dokąd nas posyła. To Słowo jest czymś zasadniczym i ono zaprasza nas do tego, żebyśmy odkrywali czas, który jest czasem świętym w ciągu dnia, aby móc dialogować z Ojcem, aby móc słuchać Słowa,
aby to słowo mogło egzorcyzmować naszą rzeczywistość, aby mogło odkrywać nam drogi, którymi chce Ojciec nas prowadzić. Jest powiedziane z nastaniem dnia. Często jest to jedyny moment dla nas, prawda? Wobec tych różnych obowiązków, szczególnie jak są dzieci, jak jest tyle różnych zajęć, jest praca, a potem w ciągu dnia trudno znaleźć wolną chwilę. Oczywiście trudno jest rano wstać, ale psalmy wielokrotnie mówią o tym wstawaniu przed świtem, aby szukać Boga, aby modlić się, aby szukać tej intymności z naszym Panem. Myślę, że to jest dla mnie osobiście ta pierwsza myśl, która dzisiaj przychodzi, szukać czasu świętego na dialog z Ojcem, odkrywanie mocy Słowa, którym jest ostatecznie Chrystus, który ma władzę nad moim życiem, który ma moc odkrywać i prowadzić mnie ku drugiemu człowiekowi i który ma moc pokazywać mi, co robić. Dzisiaj na przykład, to jest ta druga myśl, która przychodzi dzisiaj, Chrystus idzie do domu Szymona i tam wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. No właśnie, to, że gorączka trawi teściową, to myślę, nikogo nie dziwi. Często gorączka trawi teściową, że się wścieka, że się jest, nie wiem, chce interweniować w życie, że chce mieć swój udział, swoje 5 groszy musi zawsze dorzucić, prawda? I teraz pytanie jest tylko, czy wobec tego wszystkiego jestem gotowy wstawiać się za nią do Chrystusa, prosząc za nią. Bo jest powiedziane, prosili go za nią. Kiedy będziemy dialogować ze Słowem, to ono pozwoli nam mieć to właściwe nastawienie wobec tego drugiego człowieka. To mówię teściowa, ale ja myślę, że pod tą teściową możemy widzieć wszystkich, męża, żonę, dzieci, kolegów pracy, braci we wspólnocie, siostry we wspólnocie, których trawi gorączka. A wiemy, że jak trawi gorączka, to ten żar tego ognia prawie nas spala. Jest nam trudno. Czy jestem gotowy widzieć naprawdę to, co się dzieje i umieć prosić za tą osobę Chrystusa, żeby interweniował i poprowadził tą historię, a nie użalać się nad sobą, rozmawiając z tym, który jest mi bliski, mężem, żoną, nie wiem. Według zasady wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. I potem to, co tutaj widać, to, że on rozkazał gorączce, opuściła ją, a ona zaraz wstała, uzdrowiona i usługiwała im. To jest ten znak tej właściwej relacji. Nie życia dla siebie, ale życia dla drugiego człowieka. Te cuda, żeby ktoś przestał żyć dla siebie i szukał siebie, może dokonać tylko Bóg. My poprzez nasze użalanie się, poprzez rozmawianie za plecami, czy też wściekanie się, wyrzucanie, krzyczenie, możemy sprawić tylko, że te mury będą rosnąć między nami. Tym, który da tę zdolność kochania, wychodzenia ku drugiemu człowiekowi, burzenia murów, może dać tylko Bóg. A to się bierze z czego? Właśnie z tego głupstwa słuchania Słowa. Abyśmy potrafili dzisiaj znaleźć czas. Abyśmy potrafili w ogóle znajdować czas na Słowo Boga, które jest z mocą. Pokój wam, bracia. Dobrego dnia.